weekend na tory powróciły częstochowskie tramwaje. Wróciły jednak nie na całej trasie. Mknął po szynach czerwone tramwaje, jednak nie do wszystkich mieszkańców one dotrą. A to z uwagi na postępujące prace przy największej inwestycji, czyli wielkiej przebudowie linii tramwajowej, starej linii tramwajowej między Rakowem a Północą. Na południu miasta prace zostały sfinalizowane. Ten etap, który jest aktualnie, pozwolił na to, by wróciły tramwaje linii 1 i 2 na swoje trasy od pętli przy ulicy Kiedrzyńskiej do zajezdni MPK. Dalej w kierunku Alei Pokoju i w kierunku Kucylina. Jeszcze przez 2 tygodnie, kiedy te prace są finalizowane, będzie obsługiwała pasażerów autobusowa komunikacja zastępcza w postaci autobusów linii 92. Mieszkańcy dzielnicy Północ jeszcze jakiś czas poczekają na tramwaj. Zastępczy autobus za tramwaj, za 1, za 2, za 3 między 1008 a Północą od Kiedrzyńskiej do Fildorfanila, linia 91, a przez 2 tygodnie linia 92 dla 1 i 2 od zajezdni w kierunku Kucelina przez Aleję Pokoju. Trójka na Błoszno jedzie bez zmian, za wyjątkiem północnego odcinka, gdzie wszystkie tramwaje zastępuje komunikacja autobusowa. Te zmiany będą obowiązywać do wiosny, kiedy to rozpocznie się kolejny etap prac i w związku z tym kolejne zmiany i wyłączenia ruchu tramwajowego. Do wiosny natomiast jednak na większości tras tramwaje w Częstochowie wracają.